Hello everyone, tu Flipiński, witam was w specjalnym odcinku z PB, gdzie będę otwierał 20 skrzynek. Te skrzynki jeszcze nie wyszły na oficjalnym serwerze, one dopiero będą w przyszłości, ale ja już mogę je kupić na koncie przyszłości, tak więc zobaczcie. W sklepie mamy teraz możliwość zakupu skrzyneczki i kluczyka albo obu. Przygotowałem sobie ściągawkę i będę mówił wam, jak to zdobyć. Otóż skrzyneczki możecie zdobyć po grze. Wystarczy, że ktokolwiek z waszego teamu dostanie rangę S i po meczu jest szansa po prostu wtedy na to, że dostaniecie skrzyneczkę. I tych skrzyneczek można właśnie 4 zdobyć w miesiącu za darmo. I dodatkowo jest kwestia klucza, jak otworzyć to. No więc klucze dostaje się po prostu losowo w jakimkolwiek trybie gry. Oczywiście takim normalnym, nie custom. Dostaje się właśnie przy zwycięstwie. Jest małe prawdopodobieństwo, że wypadnie kluczyk, ale pamiętajcie, że grając solo queue a piątkę, no to odczujecie różnicę z korzyściami właśnie dla tego, żeby grać właśnie w piątkę. No i tak, właśnie tak to wygląda, dlatego pozwolę sobie kupić. Zobaczę jeszcze, tak właśnie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, ceny tego wszystkiego mogą się zmieniać. Tak więc uważajcie, bo troszeczkę może się pozmieniać. Aha, to jest po 100 IP, o kurde. Dobra, ale oczywiście to wszystko sobie kupimy. I będę musiał pojedynczo, bo nie da się hurtowo. No ale dobra. W każdym razie, właśnie, dzięki temu będziemy mieli tutaj właśnie nową specjalną ikonkę do craftowania. I będzie tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych opcji, dużo więcej niż w CS-ie. Będzie coś takiego jak shardy, będzie generalnie też taki dziwny, zaraz wam pokażę. Chodźmy tutaj od razu. Może nie będzie tego 20, nie wiem, czy mi się będzie chciało. Mamy na razie 5, dobra, zaraz kupię kolejne 15, ale spokojnie. Na razie zajmiemy się tym. I zobaczcie, tak to wygląda. Wszystkie itemy tutaj mamy w podglądzie i materiały. Są też właśnie Champions jakieś shardy i Cosmetic shardy. Możemy disenchantować to, co nam tutaj się skraftuje. Możemy i dostawać właśnie czy to za skina kosmetyki, czy też właśnie za championa Champion shardy. Nie wiem, czy to się oficjalnie będzie nazywało shardy. To mogą być też esencje. Tak. Dobra, tak więc może przejdźmy do otwierania po prostu. A ja postaram się w międzyczasie gadać jeszcze. Okej, tutaj mamy pierwsza skrzyneczka. Zobaczmy. I wypada nam fajna Morgana. Ale to nie jest skin. To nie jest skin. Z tego co mam rozumieć, bo mamy teraz ponoć możliwość posiadania skinu. O, zobaczcie, przez 7 dni możemy to aktywować. I on jest automatycznie aktywowany. Więc mamy przez 7 dni taki właśnie oto skin, ale możemy z tego zrobić jeszcze więcej fajnych rzeczy. Więc tak, jest opcja reroll. Reroll into random skin permanent. Okej. I możemy sobie to zrolować, ale tu jest haczyk taki, że potrzebujecie 3 tych samych po prostu skinów. Czy to skinów wardów chyba, o ile tak właśnie będzie, zobaczymy. Dobra, więc tak, tak to wygląda. Jest jeszcze jedna opcja, upgrade to skin permanent. I właśnie to jest taka opcja, że zobaczcie, tutaj mamy 975 RP. No to będzie z jakieś 1/3 z tego, czyli powiedzmy tam 300, ileś tam 330 300, a nie, tu jest nawet napisane 322, dobrze. Czyli 322 będzie kosztowało zupgrade'owanie tego na status permanentny, czyli o tutaj. Musimy mieć tego 322, o ile dobrze rozumiem. I możemy to disenchantować za 322 i aktywować automatycznie, jest chyba aktywowane. You don't own this champion. Aha, to może dlatego nie mogę aktywować. Okej, to obczajmy to, obczajmy to. Spóki muzyka się włączyła. Tak więc potrzebujemy Morgany, moi drodzy. Ja tutaj na tym koncie oczywiście nic nie mam. Gdzie jest Morgana? Morgana, proszę bardzo. Come on, come on. Okej, tutaj są oczywiście jak zwykle lagsy, ale to przez to, że serwer jest w Stanach. I zapraszam was też oczywiście już na odcinek
który się pojawi, albo już pojawił, w zależności od tego, kiedy oglądacie. O właśnie, to też chciałem wam pokazać, będziecie mieli tutaj napisane, czy już zdobyliście, czy jeszcze nie. Okej. I chciałem was zaprosić właśnie na odcineczek z nowej postaci Jin. Pokażę wam go jeszcze tutaj. Zróbmy hype, proszę, Jin. Tak więc, oczywiście, zapraszam. Okej, teraz możemy to aktywować. Aha, ale może jest automatycznie aktywowany. Dobra, pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia moje, no mi się to podoba, aczkolwiek jest to skomplikowane. Fajne jest to, że za mastery, ranki będziemy coś dodatkowo zdobywać. Być może właśnie te influence points, prawda? Gdzie to jest? No generalnie to tam gdzieś jest, ale za jakby każdy poziom postaci fajnie by było właśnie coś zdobyć, troszeczkę tych shardów, czy jak to się nazywało, esencji, tak? Okej. To będzie fajna opcja. Mam nadzieję, że to właśnie wykorzystają. Mają być więcej niż do 5 levela. Ale zobaczymy, czy to oczywiście wprowadzą. No i wypada nam Firefighter Tristana. Okej, to jest skin shard. To jest, okej, Legacy skin shard. Dobra, no i mamy sobie coś takiego. 601, proszę bardzo, to jest naprawdę opłacalne. Więc teraz tak, zdisenchantujmy to sobie, bo mogę, prawda? Tak więc puf, nie ma, ale mamy 601 tego pyłu magicznego. I teraz teoretycznie powinniśmy móc to zupgrade'ować, bo wcześniej to, nie wiem, weird shit. Chyba, że potrzebujemy do tego jeszcze sharda, ale nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie lecimy z następną skrzynką. Zobaczmy, co będzie wypadało, bo mogą wypadać dodatkowe shardy właśnie. Dodatkowe jakieś jeszcze bajery, proszę bardzo, czogacik. Okej. Wiadomo, pierwszy opening, muszę co nieco powiedzieć właśnie, jak to wygląda. Tak więc wypadł nam jeszcze Temple Jacks, okej. I co to znaczy, że to jest takie kolorowe? To jest też dobre pytanie. Okej, ale sympatycznie. No i dobra, mamy sobie takie skrzyneczki, możemy otworzyć sobie jeszcze jedną, otwórzmy. To już będzie piąta. To już będzie piąta. No i co my tam mamy? Rare Gem. Pięknie, pięknie. Ciekawe, czy właśnie dzięki temu będziemy mogli coś fajniejszego otworzyć. I jeszcze jest Primal Udder, czyli nie tylko sharda dostaniecie. I co my z tym możemy zrobić? Możemy to skraftować w kolejną skrzynkę. Tak więc skrzynka w skrzynce plus skin, fajna opcja. Okej. I to nie kosztuje nas po prostu nic, żadnych tych shardów. Po prostu zamieniamy to w skrzynkę. Proszę bardzo. Dodajemy i otwieramy po raz kolejny. Teraz sobie zaoszczędzę. Kupię tylko 14. I proszę bardzo, Scarlet Hammer Poppy. Bardzo fajny skin, dziękuję bardzo. Tak więc teraz wam pokażę. Pokażę wam rerolla. Okej, bo pozbądźmy się może teraz tych najgorszych skinów. To jest takie standardowe. Ta Poppy też nie jest za specjalna. Uder jest przynajmniej... Nie, tego Udera tak szczerze nigdy nie lubiłem. Ale okej, zobaczcie, że możecie różne skiny, czy to legendarny, zmiksować z tym najtańszym za 500. Powstanie wam, z tego co widzę, i tak losowy skin, więc jakoś tak, nie wiem, czy chcecie wrzucać jakieś legendarne skiny, żeby potem wam wypadł znowu za 500, to możecie się nad tym zastanowić. I dostaliśmy dodatkowo 100 cosmeticsa. Bardzo fajnie. Nie wiem dlaczego właśnie, ale nie można tutaj na razie nic. Aha, nie mam tego czempiona. No dobra, zaraz to ogarniemy. Bo z tego co wiem właśnie, powinniśmy cosmeticsami zapłacić za permanentne posiadanie tego skina, ale dobra, przynajmniej jeszcze 14 skrzynek ludziska. Tak więc biorę się do roboty i zaczynam kupować. Można to kupić pojedynczo. Pewnie będzie to tylko do kupienia za RP. Tak więc no jak macie jakieś tam resztki, to możecie sobie kupić taki kluczyk. Ja będę czekał po prostu, aż mi to wydropi. Nie zamierzam jakoś tak w najbliższej przyszłości płacić więcej Rito Gems. Ale to tylko moje zdanie. Bo ja już swoje naprawdę wyłożyłem na tego lola. Już tak w sumie tych skinów więcej nie wiem, czy mi trzeba. Dobra, kupuję za to za byle co, bo w sumie
hajs się zgadza, przynajmniej w moim koncie PBE. Dobra, ile jeszcze tego? Bo ja już zgubiłem rachubę. A, mogę wam co nieco jeszcze właśnie opowiedzieć, że you gain shard by opening chest, czyli dostajemy shardy za otwieranie skrzyneczek. Okej, i można dostać właśnie na przykład czempiona, na przykład cokolwiek, co ja tam mam, na przykład Morganę teraz sobie kupiłem, prawda? I mogę dostać recepturę na stałą właśnie możliwość odblokowania Morgany, prawda? Którą już mam, więc to się nadaje tylko do zwrotu, tak naprawdę. Tak. I można właśnie odczarowywać te shardy i te esencje. Ja jeszcze właśnie nie ogarniam, czym się różni shard od esencji, ale zaraz to pewnie ogarniemy, myślę. Tak, jest napisane właśnie też, że 1/3 będzie zwracana, to na takiej zasadzie zazwyczaj działa. O, jest nawet, the shard can be used to immediately unlock 7-day rental of the content. Okej, okay, czyli trzeba płacić jakoś shardami dodatkowo. Dobra, to myślę, że da się zrobić. Ile my już tego mamy? 13, czyli jeszcze jedna. Jeszcze jedna, żeby wszystko się zgadzało. Chociaż pewnie nam wydropi jeszcze, ale dobra. 14 skrzynek, które miałem kupić. No i tak w skrócie to mniej więcej resztę wam pokażę, mam nadzieję. Tak więc lecimy z następną skrzynką. Kabum! Cash money. I czy to będzie Fisherman Fizz? Fajnie. Naprawdę fajnie. Jednak w tym systemie brakuje jakiegoś czegoś, żeby latały różne skiny, żeby tak... O! Tak blisko mogłem mieć coś naprawdę fajnego. Ale niestety tutaj takiego hype'u nie ma na razie. Ale zobaczymy. Fajnie jakby dodali według mnie jakąś giełdę, żeby można było... O, proszę bardzo. Żeby można było sprzedawać za prawdziwy hajs, tak jak jest to na Steamie. To jest bardzo fajne dla gier. One się dużo bardziej rozbijają. Aczkolwiek z tym jest różnie oczywiście, ale w LoLu by to ciekawe, jakby się sprawdziło po prostu. W Diablo było akurat, z tego co wiem, nieprzyjemnie. Aczkolwiek znam takie osoby, które dorobiły się niesamowitych pieniążków właśnie. Jak Diablo właśnie dopiero wychodziło i był ten cel market. Niesamowicie po prostu się cieszyli znajomi. Okej, mamy kolejny Rare Gem. I tym razem Janna, wow! Jak widzicie, statystycznie, no to dużo częściej mi wypadają przynajmniej skiny. Jest szansa właśnie na czempiona. Jest szansa na skin barda. Okej, okay, i zobaczcie. Jej, teraz możemy. Aha, i czy płacę za to rare gemem? Okej, okay, zobaczmy. A zaktywujmy to sobie na 7 dni. Kabum. I fajnie. I mam Jannę. Okej, okay, nie zapłaciłem tym. Tak więc Janna została dodana u mnie na 7 dni. Tak po prostu. Ale możemy też zupgrade'ować to, żeby mieć go na stałe. Tylko potrzebujemy 285 esencji czempiona, a my takiej nie mamy, więc musielibyśmy zdisenchantować kolejnego czempiona i tak naprawdę z dwóch daje nam po prostu jeden. No ale okej. Lećmy dalej, lećmy dalej, ludziska. Tak więc kolejna skrzynka. Ragdoll Poppy. Okej, okay, kolejny skin do Poppy. Może być, może być. Ja się zadowolę tym. Powiedzmy. Oczywiście to tylko moje konto PBL, tak więc whatever, co tutaj się wydarzy. Headhunter Rengar, okej. Okay. Takiego już mam na moim głównym koncie. Tak więc generalnie bym się zdenerwował. Generalnie bym się zdenerwował. Nic specjalnego, tylko do disenchantowania. Samurai i też go mam. Świetnie, świetne skiny. Żadnych legendarek. Totalnie losowo to powinno się wszystko craftować. Okej, okay, Arctic Ops Cannon. A i właśnie, nie wiem czy mówiłem, ale te cztery skrzyneczki, które możecie dostać za darmo, to limit właśnie, kiedy one się resetują, to jest po prostu miesiąc. I jest jeszcze jeden limit, który polega na tym, że
możecie dostać chyba tylko jedną skrzynkę w kategorii S za danego czempiona w sezonie. Tak więc seria od A do Z jest już dla was po prostu, moi drodzy. O, proszę bardzo, 2 Fiddlesticksy. Nieźle, nieźle. Dobra, otwieramy to dalej. Zobaczmy, co tam mamy, no. Rexej, bardzo fajnie, ale żadnego wardzika nie dostałem. Jak ja będę się tutaj pokazywał Flegą na PB? Bum! I co to może być? Czy to Dark Crystal Rise? Wow, wow. Dobra, i teraz dodamy sobie właśnie Rexej. Rexej bym chciał, nie chcę tego Fiddla. Albo nie, może weźmiemy sobie Fiddla w sumie. Dobra, tak więc upgrade'ujemy go tak permanentnie. I zobaczcie, teraz prosta zasada. Mamy 193, aha, 275, czyli disenchantujemy sobie jeszcze to. Confirm. Proszę bardzo, teraz już nam na pewno wystarczy. Tak więc upgrade i mamy gościa na stałe. Tak? Dziękuję, dziękuję. Powinno się tutaj wyświetlić, jest i to. Okej, okay, czyli Fiddlesticks jest już na stałe u nas. A my mamy nadal, aha, to oznacza, że skin jest legendarny, o ile rozumiem. Ten po prostu, że jest brzydki. Ten, że jest średniawy, taki 2/10. Okej, okay, proste. I nie mogę tego zazwyczaj upgrade'ować, z tego co widzę, bo chyba nie mam tego czempiona i to dlatego. Okej, okay, ale mniej więcej wiemy, jak to działa. Mógłbym sobie teraz dodać ten skin, ale na razie nie muszę. Bo musiałbym, kurde, kupować coś dla czempiona, mi się nie chce. Tak więc zrolujmy sobie skiny do popka. Ja to mam szczęście do popka, a nie, już chyba wtedy oddałem. Ale Fiza to też na pewno nie chce, dobra. Tak więc zrolujemy sobie w sumie fajny skin do Blitzcranka. I zobaczmy, proszę bardzo, Sakura Karma. Ja nie wiem, czy to się opłacało, ale co dostaniemy jeszcze? 100 Cosmetic Essence. Okej, okay. Fajnie, fajnie. Samuraj i ojojoj, samuraju. Dobra, tak więc ja bym chciał sobie jeszcze kupić powiedzmy jednego czempiona. Niech to będzie Master Yi. Nie mam Mastera Yi, no to trochę biocha. Nadrobimy to szybko. Tam. Dobra. I teraz czy to będzie działało? Powinno działać, ale jak widzicie, to coś nie chce działać za bardzo. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, ale wydaje mi się, że to jest po prostu błąd. Wydaje mi się, że jak się wyloguje, to wszystko będzie normalnie śmigać. Okej, okay, tutaj nie da się nic z tym zrobić, dobra. Skraftujemy sobie jeszcze może to ze dwa razy. Dodatkowe dwie skrzynki, a co? I jeszcze jedna. Fajna zabawa, jak się ma tego nieskończoność, to można by siedzieć i otwierać. I proszę. SKTT1Z. Fajnie. To i jeszcze raz. Fajna zabawa. Okej, okay, chest plus klucz. Co za niespodzianka. Dodatkowo jeszcze pewnie jak ktoś będzie miał jakieś pytania, to w komentarzach mam nadzieję, że ktoś wam odpowie. A ja tymczasem, zobaczcie, jakiego fajnego korkiego dostałem. On jest akurat bardzo spoko, moim zdaniem. Okej, okay, zdisenchantujemy sobie, powiedzmy, tego Rengara. I mamy 1123, ale nadal się nie da tego aktywować. Nawet jak mam czempiona, bo widzieliście, że Mastera Yi ma. Ale to chyba kwestia zalogowania się ponownego. Bo powinno to wszystko działać. Tak samo właśnie jak działały po prostu odblokowania czempionów. Tak więc to by było na tyle 22 skrzynki. Wow. Tak więc dzięki za oglądanie. Piszcie, co sądzicie o tym nowym systemie. Dla mnie bardzo fajna opcja, bo nie będzie tego za dużo z jednej strony. Gracze tak czy siak muszą płacić RP, więc nasze skiny nie tracą jakoś za bardzo na wartości, które już mamy od jakiegoś czasu.
A poza tym to zawbijanie levelków właśnie jest coś do odblokowania. Taka seria na przykład od A do Z ma większy sens, bo za każdego czempiona możecie właśnie dostać skrzynkę. Tylko oczywiście jest limit do 4 w miesiącu, ale przynajmniej będziecie pewnie zmuszeni prędzej czy później zagrać czymś innym niż tylko Rengar. No, tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Zapraszam też na odcinek z Ginem. Na razie, pa pa.